Dzień dobry Państwu. Miło mi powitać w radiowym studio koncertowym w Radiu Katowice. Już za chwilę będziemy razem podróżować za horyzontem. To jest w ogóle rzadka okoliczność, żeby dziennikarz radiowy mógł oko w oko stanąć ze swoimi słuchaczami i muszę Państwu powiedzieć, że jest to bardzo przyjemne doznanie i piękny widok. Zwykle, kiedy podróżujemy za horyzontem, a przypomnę, że podróżujemy już od 7 lat na antenie Radia Katowice, pierwszy raz mam okazję, żeby aż tak znamienici przewodnicy dzisiaj poprowadzili nas w najwyższe góry świata. Idea naszych programów polega na tym, żeby szerzyć takie przeświadczenie, że warto podejmować się dalekich i bliskich podróży. Każda podróż bowiem nie tylko odkrywa przed nami świat, ale też odkrywa nas samych. Podróżując możemy pisać swoją historię, tworzyć legendę, ale przede wszystkim oddalić się od tej takiej rzeczywistości codziennej. Właśnie tytuł Za horyzontem to znaczy, żeby przesuwać tę granicę, która dzieli nasze marzenia od rzeczywistości, nasze pragnienia od tego, co mamy na co dzień, no i podróżować jak najdalej, jak najpiękniej. Naszymi gośćmi za horyzontem są nie tylko wybitni podróżnicy, takich, jakich dzisiaj spotkamy tutaj w studio na naszej drodze za horyzontem, ale również słuchacze Radia Katowice, ci ludzie, którzy dopiero postanawiają podróżować i powoli odkrywają świat dla siebie. Dlatego, że dzisiaj chcemy skorzystać z tej okazji, że się widzimy, postanowiliśmy kilku naszych przewodników w audycjach Za Horyzontem Państwu przedstawić. Na co dzień współpracuję z Markiem Karchem, który jest fotografem, fotoreporterem. I właśnie Marek postanowił dać Państwu próbkę tego wszystkiego, co dzieje się na antenie Radia Katowice, kiedy właśnie rozpoczynamy sobotnią podróż o godzinie 14:15. No tak się składa, że jakoś może nie 7 lat, ale wiele lat już się plączę po audycji. Wielu z Państwa znamy się. I tak zaczęło mi trochę to brakować czegoś w tych fantastycznych audycjach Za horyzontem w sobotę o 14:15, że chciałoby się mieć nie tylko słowa, ale i obraz Państwa. I przyszło mi to kiedyś na myśl i tak właśnie z Panią Beatą, żeśmy tu wymyślili taką formułę, że po audycji będziemy gości audycji rejestrować, nagrywać i robić z tego taką bogatą bibliotekę podróżników i gości audycji. I taka mała próbka tego już Państwu dzisiaj będzie przedstawiona. To jest fantastyczne, że ja no też jakoś tam podróżuję, ale dzięki Państwu mogę podróżować po całym globie i po Himalajach, a tam na pewno mnie nie będzie, przynajmniej nie zamierzam, a jednak w tych opowieściach byłem tam nieraz z Państwem, co też chciałem Państwu pokazać tutaj na ekranie. I myślę, że te Państwa wypowiedzi zaraz po audycji, które są takie bardzo prawdziwe, szczere, bo wiele jest właśnie emocji w tym głosie, wiele jest prawdy i to na pewno będzie widać i słychać. No niestety nie możemy zaprezentować całego materiału Państwu, no bo byśmy Was trochę zanudzili tutaj przez godzinę czy dłużej, więc będzie parę minut naszych gości, oni są tutaj wśród nas, także myślę, że będą to miłe dla nas chwile. W takim razie zapraszamy do obejrzenia filmu Za horyzontem. Thank you.
za horyzontem. Witajcie, mam na imię Piotr Puk, jestem kapitanem i chciałbym Was zaprosić do wspólnego podróżowania po północnych morzach i oceanach naszego globu razem z audycją Za Horyzontem, w której można znaleźć nasze relacje i opowieści z rejsów. Myślę, że nikogo nie trzeba namawiać do podróżowania, do tego, żeby wsiąść na rower, wyjść pieszo, wsiąść w auto terenowe albo w ogóle ruszyć się gdziekolwiek poza miasto, poza miejsce, które dobrze znamy i poszukiwać czegoś nowego. W moim życiu taką pasją było zawsze poszukiwanie nowych rejonów związanych z jaskiniami. Te jaskinie są tak naprawdę jednym z niewielu miejsc na Ziemi jeszcze nieodkrytych. Są pod ziemią, trudno jest je namierzyć. Podobnie jak dna oceanów, tak i jaskinie czekają jeszcze na swoje odkrycie. To jest też świetne w tym, że szukamy jaskiń, ponieważ tak naprawdę rejony krasowe są na całym świecie. Wystarczy zakręcić tylko globusem, przysłowiowo jak Bolek i Lolek, wskazać palcem miejsce na Ziemi i tam na pewno znajdziemy jakiś skrawek, w którym mogą występować jaskinie. Właśnie wróciłem z Indonezji. To była moja kolejna podróż po tym państwie, a właściwie kontynencie, bo jest tak dużo jak cała Europa. 17,5 tysiąca wysp. Widziałem tam rzeczy absolutnie niezwykłe. Pogrzeby utoradżów, które odbywają się kilka lat po śmierci danej osoby. Spotkałem dajaków, łowców, którzy nadal ścinają te głowy i pokazywali mnie. Byłem na fantastycznych uroczystościach wielkanocnych, uczestniczyłem w procesji morskiej. Po morzu płynęły łódeczki, statki. To był fantastyczny widok. Byłem wreszcie u papuasów, którzy żyją jak 3-4 tysiące lat temu, których prymitywizm jest dla nas, ludzi z innego świata, tak zaskakujący, że nie do przyjęcia właśnie. Ciągle jeszcze też, mimo że tak się mówi, że oficjalnie już nie, ale tak naprawdę ciągle jeszcze zjadają ludzi. Widziałem wodza wioski papuasów chorego na kuru, czyli chorobę polegającą, tworzącą się w ten sposób, że z mózgów ludzkich zabitych wrogów wydobywa się ten mózg, naciera się twarze, a po 20 latach właśnie przychodzi ta choroba, na którą się umiera, to jest choroba śmiertelna. Uczestniczyłem w polowaniu na wieloryby, bardzo niebezpiecznym, pełnym dynamizmu i niezwykłości. Takich podróży, proszę Państwa, jak ta po Indonezji, odbyłem już bardzo wiele. Zjeździłem całą Afrykę, byłem jedynym człowiekiem, jedynym Polakiem, który uczestniczył, który był na miejscu, gdy szalała w Afryce epidemia eboli. Napisałem pierwszą w świecie książkę o tej epidemii. Mam wspaniałe wspomnienie, zwłaszcza z jednej audycji. Wspomnienie jest właściwie niesamowite i mrożące krew w żyłach. Była to audycja Poza Horyzontem, gdzie udaliśmy się daleko poza horyzont na Grenlandię. I właściwie w studiu działy się rzeczy niesamowite. Mnie dwa razy wymieniano mikrofon i on cały czas nie działał. Ja tylko słyszałem w słuchawkach kanał prawy, lewy i działo się coś bardzo dziwnego z dźwiękiem. Później nagle nawiew zimnego powietrza. Pani redaktor powiedziała, żeby wyłączyć klimatyzację. Okazało się, że klimatyzacja jest wyłączona, a my poczuliśmy grenlandzkie zimno. A później utwory również odmówiły posłuszeństwa. Zamiast Soleil była grenlandzka wokalistka. Na utworze Bjerg zatrzymał się odtwarzacz, tak po prostu. Także to była zupełnie niesamowita, mrożąca krew w żyłach audycja o Grenlandii, gdzie czuliśmy powiew grenlandzkiego powietrza, a elfy i trolle no, próbowały nam utrudnić tę audycję, ale dotrwaliśmy do końca i myślę, że to taka audycja zupełnie dla mnie przynajmniej niezapomniana. W programach Za Horyzontem zawsze starałem się opisać Państwu, jak wygląda Brazylia nie z punktu widzenia mieszkańca, a nie z punktu widzenia turysty. Starałem się odciągnąć Państwa od tej strony reprezentacyjnej Brazylii, czyli tych dekoracji turystycznych pełnych
wspaniałych basenów, wysublimowanego jedzenia i pięknych kobiet, a zaprowadzić Państwa do domów zwykłych Brazylijczyków, gdzie baseny nie zawsze są piękne, wspaniałe, nie zawsze są. Na obiad zazwyczaj jest ryż z fasolą, a kobiety na całe szczęście cały czas są piękne. Problem w opowiadaniu o Brazylii jest taki, że jest to zbyt wielki, zrysowany, kolorowy kraj, aby dało się go opisać w dwóch słowach. Przez to uznaję, że jest prawie niemożliwe powiedzenie zdania: Brazylia jest taka, a taka. Mimo tego postaram się zaryzykować i powiem Państwu, że Brazylia z całą pewnością jest za horyzontem. Jak sobie tak sięgnę wstecz, to chyba 45 lat minęło, jak Ślązacy rozpoczęli swoją działalność, nazwijmy to za horyzontem, czyli w odległych miejscach świata, w górach, to było to chyba w 72 roku, czyli kiedy ja się przeprowadziłem mniej więcej na Śląsk, to był taki czas i już stałem się Ślązakiem. Pierwsza wyprawa na Alaskę, mamy 2017, potem 77, mamy Parwa, 79, Lotsy i tych sukcesów Makalu. Coraz większe. No tak, bo my tak od tych najniższych do najwyższych jednak postępowaliśmy tą drogą taką klasyczną, czyli od niższych gór do wyższych, prawda? I muszę powiedzieć, że to złotą dekadę polskiego alpinizmu, to Ślązacy, szczególnie w pierwszych latach, ale nie tylko, no mieli olbrzymi wkład do tej złotej dekady, już, żeby wspomnę o Jurku Kubuszce, prawda? Który był drugim, który zdobył korowę Himalajów. No więc no, było to bardzo silne środowisko i warto byłoby się spotkać i przypomnieć te osoby, ludzi, fakty, bo wydaje mi się, że wielu młodych ludzi po prostu nie pamięta o tym, jak Ślązacy walczyli gdzieś na granicach świata, a mówi się, że przyszłość buduje się przeszłością, to znaczy trzeba zawsze opierać przyszłość, znając przeszłość. I to, co zauważyłem w młodym pokoleniu, brakuje czas często młodego dystansu do tego, co zrobili ich poprzednicy, a naprawdę możemy się i mamy się czym pochwalić. Za horyzontem. No warto się spotkać, żeby powspominać, żeby przypomnieć historię. Krzysztof nie jest gołosłowny, jest dzisiaj z nami. Mówię o Krzysztofie Wielickim i za chwilę będziemy opowiadać o 40-leciu, można tak powiedzieć, himalaizmu śląskiego, gdyż właśnie 40 lat temu po raz pierwszy Klub Wysokogórski w Katowicach zorganizował wyprawę w Himalaje na Nangę Parbat. Są bohaterowie z nami tamtych dni. W ogóle ten rok jest jubileuszowy, ponieważ 30 lat temu, przypominam, bo mówiliśmy o tym kilka dni temu w klubie Namaste, 30 lat temu Jerzy Kukuczka skompletował koronę Himalajów. 90 lat temu powstało Radio Katowice, więc można powiedzieć, że jubileusze łączą góry z radiem w tym roku. Chciałabym, żeby w klimat tych odległych dla nas gór Himalajów, korzystając z magii radia, wprowadziła nas muzyka. Jest dzisiaj z nami pani Jolanta Wieteska, która potrafi właśnie taki klimat gór najwyższych Nepalu odtworzyć. Proszę się temu poddać. Jak już będziemy na miejscu, zaczniemy snuć historię śląskiego himalaizmu. Thank you.
Nie chciałam tak zakłuszyć tej ciszy, ale wyobrażam sobie, że taki spokój nie towarzyszy wyprawom himalajskim. Za chwilę już przeniesiemy się w najwyższe góry. Sądzę, że muzyka gongów i miejsc tybetańskich pomogła się przenieść w tamte rejony. Zapraszam do siebie i przedstawiam Państwu, aczkolwiek sądzę, że tej osoby nie trzeba przedstawiać. Krzysztof Wielicki. Państwo wiedzą, że Krzysztof Wielicki zdobył jako pierwszy człowiek na świecie 8000 zimą, Everest zimą, skompletował również koronę Himalajów, jest legendą naszego himalaizmu. No i współtwórcą złotych lat polskiego himalaizmu na świecie. Zaczniemy od 1977 roku, owej wyprawy na Nanga Parbat. No i mamy wielkie szczęście, ponieważ kierownicy tej wyprawy są z nami. Janusz Majer, Adam Zyzak, zapraszam. Proszę poznać bohaterów tamtych dni. Zapraszam również pana Wojciecha Dzika, który przyszedł z proporczykiem tej wyprawy. Uczestnik. No i zapraszam również Walentego Ignacego Nędzę, również legendę naszego himalaizmu. No proszę zobaczyć, jaka silna ekipa stawiła się tutaj dzisiaj w Radiu Katowice, żeby przenieść nas wszystkich w Himalaje i żeby przypomnieć, że śląski himalaizm ma już 40 albo dopiero 40 lat. Oddaję mikrofon. Ja to chyba bym oddał tutaj mikrofon kolegom, czyli tak patrząc po starszyźnie, to może Adam. Zapraszam, powiedz, 77. Proszę, możemy sobie wygodnie usiąść. Proszę bardzo, to jest ta część, w której możemy rozmawiać z naszymi słuchaczami. Proszę, drugi mikrofon. No, wyprawa w Himalaje, której celem był szczyt Nanga Parbat, południową ścianą, lewym skrajem południowej ściany. Organizację całą tej wyprawy wziął na siebie Janusz Majer. A Adam Zyzak był kierownikiem tej wyprawy. No, ale większość roboty Janusz Majer przeprowadził. Może na początek powiem, jak żeśmy podróżowali, bo to były dwie ekipy, które tam musiały się dostać do Islamabadu. I tą pierwszą ekipą, która załatwiała te wszystkie formalności, to był Wojtek Dzik i ja. Myśmy jechali tam pociągiem przez Związek Radziecki. Potem dotarliśmy do Termezu. Stateczkiem trzeba było przepłynąć Amu Darię i przez cały Afganistan podróżowaliśmy lokalnymi tam środkami. Naszą główną misją było to, żeby wymienić na czarnym rynku w Kabulu dolary, które żeśmy tutaj dostali i wtedy z Ministerstwa Finansów chyba. To była tak, jednym z wiceministrów był chyba Krzak, on się nazywał, i dlatego żeśmy nazywali te pieniądze krzakówką. Dostaliśmy taką dotację z Polskiego Związku Alpinizmu i część tych dolarów żeśmy wzięli i musieliśmy wymienić na rupie pakistańskie w Kabulu, w Afganistanie, bo tam był lepszy kurs. I potem mieliśmy te spodnie wypchane tymi rupiami, bo to było strasznie dużo to ilościowo tych banknotów. I tak podróżując z Kabulu już aż na Khyber Pass, i tam żeśmy przechodzili granicę, no i w końcu autobusikiem dojechaliśmy do Islamabadu. Mieszkaliśmy w takim hotelu Mrs. Davis Hotel. To był kolonialny hotel pani Davis dla oficerów brytyjskich, którzy wtedy w Indiach brytyjskich stacjonowali.
No tam żeśmy trochę parę dni czekali, załatwiając te wszystkie formalności i wtedy ciężarówką wielką, Jelczem, którą prowadził Adam, przyjechała reszta wyprawy do Islamabadu i stamtąd już samolotem polecieliśmy do Skardu. No tutaj kolega wspomniał o stronie finansowej. Myśmy się jakoś doskonale wstrzelili czasowo z tą wyprawą. Mianowicie, żeby dostać duże fundusze, to trzeba było trafić pomiędzy Olimpiadę i Mistrzostwa Świata. Bo jeśli rok był taki, że była Olimpiada, to pieniądze prawie wszystkie szły z centralnego źródła, szły na Olimpiadę. To samo było z Mistrzostwami Świata. Nasza wyprawa akurat była między tymi. Następna sprawa, która wpłynęła bardzo na to, że to w ogóle doszło do skutku wyprawa, była sprawa z Polskiego Związku Alpinizmu. Akurat nie było wielu wypraw, a nasza była w ogóle najbardziej licząca się, największą wagę miała. Także udało się uzyskać z centrali z Warszawy przede wszystkim tą ciężarówkę, czyli tego Jelcza. Poza tym dość sporo sprzętu i także butle, które służyły do nabicia tlenem potem. No to może. No i... Mieliśmy zezwolenie na ścianę Rupal, czyli atakowanie drogi od południa na Nanga Parbat. Przypominam, że Nanga Parbat to jest zachodni kraniec Himalajów i tam, jeżeli byśmy liczyli z Doliny Indusu, z której ten cały masyw Nanga Parbat wyrasta, to jest prawie 7000 metrów wysokości do pokonania. Nasza baza była gdzieś na 3000, a góra jest 8000. Właśnie tam od strony Rupalu jest łączka, jest bardzo przyjemna ta baza, natomiast jest duża, to właśnie to znacznie w tej bazie i nasz oficer łącznikowy, ważna postać na takiej wyprawie. Droga to była droga Szela, która została zrobiona rok wcześniej wiosną, potem jesienią na tą drogę pojechała Wanda Rutkiewicz z międzynarodową wyprawą. To była właściwie wyprawa Herlikofera, ale Wanda nią kierowała. Ta wyprawa Wandy nie weszła na szczyt, a ja wracając, to znaczy po wyprawie na Noszak rok wcześniej, pojechaliśmy do Pakistanu, żeby załatwić to zezwolenie. I Wanda Rutkiewicz wtedy nam bardzo pomogła, żeśmy w końcu to zezwolenie od Tourist Division pakistańskiego dostali. Przyjechaliśmy trochę za późno, bo trwało to dosyć długo, te wszystkie nasze przygotowania. No ale dotarliśmy pod górę i założyliśmy na niej parę obozów. To może Adam to tam prowadził wtedy tą akcję. Ja nawet złapałem malarię w pewnym momencie, ale Jasiu Kojcar, który był kierownikiem tej wyprawy, jakoś tą chininą mnie... Jasiu, lekarzem wyprawy, tą chininą mnie tam podratował i potem pod koniec wyprawy mogłem dalej chodzić jeszcze. Założyliśmy tych parę obozów i potem był atak szczytowy. W tym ataku szczytowym uczestniczyła trójka alpinistów. To był Jurek Kukuczka, Marek Pronobis. Te zdjęcia, które Państwo oglądacie, to są właśnie zdjęcia z tej wyprawy, zdjęcia Wojtka Dzika. I Maniek Piekutowski, który pochodził chyba z Częstochowy, ale studiował w Wrocławiu i do nas przyjeżdżał tu malować z nami kominy i potem się zabrał z nami na tą wyprawę. Był zresztą świetnym wtedy wspinaczem. To było to pokolenie Zbyszka Wacha, Maniek Piekutowski, Zbyszek Wach, świetni wspinacze
Skalni. Była z nami także Danuta Wach i była dwójka Austriaków. Kandydatów na przewodników. Kandydatów na przewodników. Może Wojtek coś ponowi. Widzieliście trzy proporczyki. Nad bazą był proporczyk polski, pakistański i austriacki. Dlatego, że mieliśmy dwóch też wspinaczy austriackich. No i tutaj w zgodzie widzicie półksiężyc z gwiazdą i tutaj Europa. Kochaliśmy się bardzo. Nie było wtedy żadnych problemów, które się pojawiły od tego czasu. Wcześniej jeszcze tam byli tacy panowie, którzy nieśli tragarze, którzy nieśli nasze ładunki. Jeden pan, widzieliście, był na bosaka. To było naprawdę, można było podziwiać, jak on zasuwał z takim wielkim bębnem na plecach. Na bosaka po lodowcu szedł, prawda? Po prostu prawdziwi, twardzi mężczyźni, nie to co dzisiaj, prawda? Także mieliśmy tam dosyć dużą tą karawanę. Nie wiem, czy... O, tutaj przez mostek przechodzimy, to jest na dole rzeka. Przejście przez rzeki himalajskie, słuchajcie, tutaj zawsze się mówi o zdobywaniu szczytu. Jakie to jest tam fantastyczne, jakie to jest trudne, niebezpieczne. Ale to jest nic wobec potoków himalajskich, które potrafią być po południu, kiedy lodowiec się stopi, potrafią być straszne. I nieraz trzeba poczekać do rana, żeby ta woda opadła. Tutaj przebieramy buty i szykujemy się do wyjścia kolejnego, do następnych obozów. To jest Marek Pronobis, mój partner, z którym tam żeśmy na początku zaczynali, a on potem poszedł razem z Jurkiem i Maniusiem Piekutowskim na szczyt. Ja oprócz tego, że byłem kierownikiem, to byłem kierowcą tej ciężarówki. Jechałem do tego Pakistanu, znaczy tam mieliśmy przedział dla większości właściwie uczestników tej wyprawy i cały sprzęt, żywność jechała tą ciężarówką. Jechałem przez 17 dni z Polski codziennie właściwie do Pakistanu. Potem przelecieliśmy samolotem pewien odcinek. Z samolotu transport dalszy szedł jeepami i w końcu była karawana. Karawana była krótka jak na Himalaje, bo tylko dwudniowa. Cel nasz to była ta południowa ściana Nanga Parbat, to jest najwyższa ściana świata, to jest 5 kilometrów wysokości. Jakeśmy wchodzili do tej doliny, nad którą ta ściana się wznosi, to prawie cały czas były chmury, tam ten szczyt był zasłonięty. W pewnym momencie, jak to się odsłoniło, to ja idąc tam, właściwie to ja konno jechałem tam akurat, to trudno było rozpoznać, czy ten wierzchołek, który się pokazał, to jest z tej strony, czy z tej. No po prostu niesamowite wrażenie. Nasz cel był bardzo ambitny. Gdybyśmy dokonali tego wejścia szczytowego, to byłby to polski rekord wysokości wówczas, bo później to już Wanda Rutkiewicz pobiła ten rekord. No, ale to się nie udało może. Ta droga Szela jest drogą bardzo skomplikowaną. Zresztą może ci państwo to śledzili, bo tam ten zimą Tomek Mackiewicz usiłował wchodzić tamtędy. Ta droga wiedzie właśnie takimi żebrami skalnymi, tym polem śnieżnym na przełęcz, powyżej przełęczy Maceno i potem trzeba trawersować te wszystkie wierzchołki, które państwo widzicie, bo po stronie Doliny Diamir i wejść na ten ostatni wierzchołek, który tam był widoczny, czyli na Nanga Parbat. Naszym chłopcom udało się dojść do tej ostatniej przełączki, może trochę za wcześniej weszli w kuluar. Ta ostatnia szczerbina, która po prawej stronie, tam dotarli. Pogoda była kiepska i wrócili do namiotu, który mieli zostawiony tam na tym trawersie po drugiej stronie, po stronie Diamir. I
nie mieli za bardzo haków, a był taki skalny uskok, który Marek Pronobis bez haka, bez asekuracji nie chciał przechodzić. I postanowili, że może wrócą, że wrócą następnego dnia, jednak okazało się po bardzo trudnej nocy zimnej, że mają odmrożenia zarówno Maniek Pykutowski, jak i Marek Pronobis. Kukuczka, jedyny Kukuczka nie miał odmrożeń, miał specjalne buty. Kiedyś odmroził się raz na Alasce i to mu wystarczyło, już później się nie odmrażał. Także musieli wrócić. No. Wrócili, niemniej te 8 tysięcy metrów było prawie zaliczone. Tam przed chwilą była taka ciekawostka, to było radio, przez które żeśmy się porozumiewali. To były takie klimki, których używali wtedy koprowcy czy toprowcy. Inżynier. I to była taka wielka cegła, potem do tego była dołączona taka taśma stercząca, no i do tego były ciężkie baterie. Jakie tam cuda były, żeby to w ogóle wywieźć z Polski, no myśmy tego chyba się nie przyznawali w tych krajach, że my to ze sobą mamy. Także to było, zupełnie jeśli chodzi o komunikację, to było coś tak niewyobrażalna różnica, wobec tego oczywiście nie było komórek. Nie mieliśmy żadnej łączności z domem, żadnych telefonów satelitarnych też nie było. No i był tak zwany mail runner, taki był pan, który był zatrudniony razem z kucharzami i tak dalej. Mail runner to jest biegacz pocztowy, czyli pisało się list, on brał ten list i biegł z nim przez parę dni do najbliższego urzędu pocztowego. Także nikt w domu się nie dowiadywał natychmiast, że coś się tam dzieje dobrego czy złego. Dopiero po powrocie żeśmy się dowiadywali, żeśmy mówili, jak to było. No ale otrzymywaliśmy też te listy z domu, które były tam wysyłane do tego miejsca, z którego on te listy pobierał tu chyba ze skardu. No i przynosił nam czasami, które to była już wielka atrakcja. Tu chciałem pokazać, to rzeczywiście jest ciekawostka. To są takie kwiaty lodowe, które powstają. Ja to tylko teraz widziałem właśnie tam w Himalajach. Po prostu z łodyżki wychodzi para wodna i tworzy takie kwiaty. Pierwsze promienie słońca to topią. Te kwiaty były dosyć spore. O, widzicie? To jest wszystko naturalne, stworzone z pary wodnej. Tam była minusowa temperatura. I to znikało natychmiast, jak tylko się zrobiło cieplej. Także to było coś pięknego, ale bardzo ulotnego. I to tylko w Himalajach widziałem. Przypominam, że Adam był tym kierowcą odpowiedzialnym tego dużego samochodu, którym też mieliśmy wracać. Ale tak się złożyło, że Adam pod koniec wyprawy zachorował chyba na żółtaczkę czy coś takiego i musiał, dojechał tylko do Kabulu i stamtąd już samolotem do Polski. I przyleciał specjalnie Wiesiek Lipiński, on miał taki nickname fizyczny jeszcze od czasów, jak miał jechać na wyprawę z Furmanikiem. No i on już był tym kierowcą. Ale Adam, leżąc w malignie, powtarzał coś, tylko wymieńcie olej w tym, wymieńcie olej, ale tam nikt go nie słuchał, o co chodzi. I ta podróż tym Jelczem to była gehenna niesamowita, bo oczywiście tego oleju żeśmy nie wymienili. Zatkały się panewki, myśmy już byli szpece od rozbierania całego silnika tego Jelcza, bo na pustyni żeśmy ściągali miskę olejową, wymieniali tam jakieś rzeczy, no i tak. Wysłaliśmy kogoś do Kabulu, żeby kupił nowe panewki, włączyliśmy te panewki, trochę żeśmy pojechali, ale w Teheranie już odmówił ten samochód dalszej jazdy. Lipiński wymyślił tak, że
że ta jedna panewka, która tam była, się zatarła, to żeśmy ten wtrysk, który tam szedł na to, to poszedł na zewnątrz do takiego karnistra i jechaliśmy zamiast na 6, to na 5 tych cylindrach i by najlepszy był ten podjazd tam niedaleko Demawendu, gdzie jechaliśmy 20 km na godzinę, a za nami cały sznur samochodów, ciężarówek. No, ale dotarliśmy do Teheranu i tam dzięki ambasadzie, którzy tam był telefon do Polski, do PZA, PZA przysłało $500. Myśmy wymontowali cały wał, dali ten wał do szlifu i tak, no i żeśmy tak wyglądał ten Jelczy jeszcze wtedy, jak był dobry, jak go Adam prowadził. No a i tam żeśmy remontowaliśmy tego Jelcza na takim parkingu. A wieczorem przychodziliśmy do biura radcy handlowego, gdzie oni kończyli pracę, a myśmy wtedy rozkładali sobie karimatki na tym, korzystali z łazienek, kąpiele, wszystko. I już ci panowie, czy panie, które tam urzędowały, bo to już było dosyć późno, mówię, panowie, tu chyba do świąt będziecie. Bo i faktycznie myśmy do Cieszyna przyjechali, to była chyba tuż przed Wigilią jakoś. Także ta podróż powrotna to była duża przygoda, wielki ten powrót zza horyzontu. Jako ciekawostkę podam, że w miejscu, gdzie to nastąpiło zatarcie tych panewek, to było mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Islamabadem a Kabulem. To jest zresztą odległość taka, że w ciągu jednego dnia można przejechać to. To miejsce się okazało, że było bardzo niebezpieczne. To było koło Kandaharu. To było miejsce bardzo blisko położone. To się nazywało Tora Bora. Jeśli państwo coś tamtego, to było miejsce, gdzie bazę swoją miał Bin Laden. Prawda? I tam było zagrożenie terrorystyczne, o czym myśmy nie wiedzieli. Jak staliśmy tą ciężarówką tam na pustyni, każdej nocy byliśmy otoczeni przez pluton wojska afgańskiego, który nas tam miał bronić w razie jakiegoś napadu, o czym myśmy zresztą nie wiedzieli. No po prostu oni przyjeżdżali codziennie na wieczór, palili ogniska naokoło, a myśmy sobie tam stali. Biwakowali. No podróżowaliśmy tak, że była taka u góry zrobiona taki przedział dla osób i tam leżeliśmy w śpiworach i żeśmy, bo to zimno już było, już tam no, grudzień i tam żeśmy leżeli, a w szoferce dwóch kierowców, bo jeszcze Jasiu Kojsar prowadził, no i z nimi tam mój syn, który miał wtedy 7 czy 9 lat jakoś tak, no i tak żeśmy przez całą tą Azję i Europę dojechali na święta do domu. To może tyle o tej pierwszej wyprawie, a teraz Krzysiu opowie coś. No właśnie, bo można powiedzieć, że tak się to wszystko zaczęło. Pierwsza wyprawa, pierwsze doświadczenia, można powiedzieć pierwszy sukces, bo może nie było wejścia na szczyt, ale ta cała wiedza w organizacji, w logistyce, ona później zaprocentowała. Potem już przyszły tylko sukcesy. Taka pierwsza wyprawa dała do zrozumienia innym, że można zorganizować taką wyprawę. To jest tak, jak było z Everestem. My weszliśmy zimą na Everest, to potem koledzy z innych klubów zorganizowali wyprawę i też pochodzili zimą. Czyli jak ktoś zacznie, to jest Janusz Majer. Łatwiej, to jest Janusz Majer. 77. Ale portki masz fajne tu. Ale Janusz, byliśmy inaczej, bo wy w Kabulu wymienialiście, my odwrotnie też w 77 roku, gdy myśmy byli pod Szachaurem w Afganistanie, prawda? Myśmy odwrotnie w Kabulu kupowali na targu takie przeterminowane gumy do rzucia, czyli żwaczki, bo wiedzieliśmy, że w Termezie za gumę to można było i my ledwie do Termezu przyjechaliśmy, to zaczęli za nami wszyscy, żwaczki u was jest. Myśmy mieli tyle rubli, nawet policja, która nas myśleliśmy, że nas ściga. Bo jak się milicja tam gdzieś dowiedziała, że tu kupują od nas te żwaczki, to odgonili tych wszystkich i też sami kupili dla swoich dzieci, nie? Oczywiście.
pamiętam, kuliś mówi, mamy tyle rubli, co tylko jakieś zegarki pokupujemy albo coś. Tak myśmy w drugą stronę handel robili, rozumiesz, nie w tą, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak się przekraczało Termes, to taki celnik, który białym swoim ubranku, chodził, popatrzył na te wszystkie beczki, kazał odwożyć tam ze 3-4 beczki, tu wyciągnął śpiwór, tam kurtkę, tu coś i mówi, zamknąć, jechać. To było całe cło, które trzeba było zapłacić, sobie wyciągnął to, co chciał, prawda? To było 77, ale no a potem się tam niewiele pewnie działo. O proszę, który to? No, Wojtek jest z lewej, ten blondas, nie? No, i no w ogóle piękne. Osobnym tematem jest, w co byliście ubrani. Czerwono, tak, wtedy tak wszyscy byli ubrani, w sweterki, jakieś anielanki. Inne czasy były, no, ale nie sprzęt zdobyć człowieka. Wszyscy tak samo, ja widziałam takie zdjęcie, wszyscy w czerwonych skafandrach. Ale to była moda taka, na czerwono. Wszystkie kurtki, wszystkie musiały być czerwone i tam nie było gadania, prawda? Kolejna wyprawa to jest rok 1979, tak? Dobrze mówię, w Himalaje, kierownik. Nie kierownik. Nie? O. W 1979 roku była wyprawa na lotce. W tytule miała Śląska wyprawa Himalaje. Lotce 79, taka była pełna nazwa. Kierował wyprawą Adam Bilczewski, a organizowana była wspólnie przez dwa kluby, Gliwicki i Katowicki. Jest tu na sali też obecny Janusz Alecki, uczestnik tej wyprawy. No wyprawa, można powiedzieć, była dopięta na ostatni guzik. Bilczewski miał już duże doświadczenia z poprzednich wypraw Andy z Furmanikiem i na Mont McKinleya, także swoje doświadczenie doskonale wykorzystał. Mieliśmy wszystko dopięte jak trzeba, także 1 września byliśmy już w bazie pod Everestem, no i rozpoczęliśmy obleganie góry. I 4 października pierwsza czwórka w składzie Jerzy Kukuczka, Andrzej Czok, Janusz Skorek i Andrzej Heinrich. Wyszli, stanęli na szczycie lotce. Oczywiście Andrzej Czok i Jerzy Kukuczka wyszli na ten szczyt bez aparatury tlenowej. Szli jako pierwsi Polacy na 8000 bez tlenu. Natomiast 8 października następna czwórka zdobyła szczyt i w tym składzie tej następnej czwórki był Janusz Baranek, Staś Ucholewa, Robert Niklas i to był czwarty? Adam Bilczewski. Oczywiście była szansa, że jeszcze 5 osoba wyjdzie, bo była z nami Małgosia Kiełkowska. I tak się złożyło, że ci dwaj, nie używając swojego tlenu, wynieśli tlen do obozu 4 i wygospodarowały się butle. Dokoptowano 5, był nim Leszek Czarnecki, ale większość nas uczestników się skłaniała do tego, żeby tą osobą, która będzie atakować, była Małgosia Kiełkowska. No niestety Bilczewski podjął taką decyzję, że to będzie Leszek Czarnecki i w zasadzie było to zmarnowane, ponieważ w momencie, kiedy ta czwórka schodziła ze szczytu i była u wlotu kuluaru lotce, to Leszek dopiero do tego kuluaru dochodził i go tam Bilczewski wycofał z tego. Życie bazowe. Tak, to jest życie bazowe. Ale to już ma odmrażone nogi, tutaj widać poszprajowane. Także, no, skoro jestem przy głosie, to jeszcze powiem, że w 82 roku ta ekipa, która organizowała lotce, zorganizowała jeszcze wyprawę na zachodnią ścianę Makalu. No i oczywiście droga została zdobyta przez Andrzeja Czoka, jako jedyny stanął na wierzchołku, a było nas 22. Droga do dziś nie ma powtórzenia. No, trudności bardzo duże. Płyty prawie że pionowe. Także walka była ogromna i opłacona śmiercią jednego z naszych kolegów, mianowicie został na tej ścianie po wieczne czasy Tadeusz Schulz. Kolejny rok. No 80, tak, Kanchenjunga.
No, to mało śląska wyprawa, chyba że wziąć pod uwagę, że był tam Czok, Kukuczka, Jad. No nie tylko, bo jeszcze Machnik. Było parę osób ze Śląska, bo tak ten element śląski, Krowa właśnie. Element śląski. Nie, właśnie kupa, połowa wyprawy to była... No niestety na tej wyprawie straciliśmy Andrzeja. O, straszna sprawa. My z Jurkiem nam się udało gdzieś tam biegać. Wcześniej jeszcze oczywiście byliśmy na lotce, bo jak Janusz prowadził wyprawę w 1985 roku na lotce, prawda? To też śląska wyprawa była. Od południa. Jurek wtedy jakoś z Nanga Parbat wrócił, nie? I pojechaliśmy, no i to też śląska wyprawa właściwie. No można było poznać po tym, że ten Falko i Artur grali śląskiego bluesa, szczególnie Artur na rogankach ciągle grał tego bluesa. Pomagał mu Falko, który był też dobrym muzyczniony, także w bazie było wesoło. Pamiętam, że na tej wyprawie chyba ten Szczaw nam kazał nosić takie aparaty gdzieś tam z instytutu, no holtery takie. I potem po wyprawie Wojtek mówi, że wyszło i na tym, że Fiut nie żyje, nie żył, a któryś tam w ogóle powinien już, będzie miał zawał serca zaraz. No. Na tych holterach. Powiadaj, Janusz, byłeś kierownikiem tej wyprawy do diabła. Tu już się pokazują. No, nie ważne, tam się pokazuje o Makalu, widać, gdzie tam walczyli chłopcy. No i myśmy wrócili w 87 znów pod lotce, no bo nikt nie tego tematu tak jakoś nie chciał robić. No więc Ślązacy z powrotem wrócili, trochę mieliśmy na międzynarodową, taki układ mały, trochę więcej ludzi przyjechało z zagranicy, ale i tak się góra obroniła i tak to 8200-300, chociaż tu muszę powiedzieć na tym, na tej drugiej wyprawie to z Arturem spędziłem 4 dni czy 5 powyżej 8 tysięcy. Bo już walczyliśmy tam o taki przyczółek, żeby wchodzić na szczyt. Coś nam się nie udało, bo nas zgoniło w końcu stamtąd. Ale to był najdłuższy mój Artura pobyt powyżej 8 tysięcy. Za sprawą czego potem szybko profesor Elc zrobił badania na grupie alpinistów. Zaprosił w tym trójkę z Polski, Jurka i mnie. Artura nie, bo wtedy Jurek. I Wandę. No i potem przyszedł taki już raport do EPZ, że możemy się nadal wspinać, wszystko jest okej. Lekką, krótką pamięć mamy. A tak generalnie było wszystko okej, wszystkie badania przeszliśmy jak trzeba. Wszyscy mieliśmy arytmię, a tam w ogóle. To były najciekawsze badania w moim życiu, ponieważ był taki test między innymi. W ogóle się zaczęło tak, że przyjechaliśmy, to był wieczór i w tym samym dniu Reinhold Messner miał w Zurychu swoją prelekcję. No to się skończyło wszystko, wiadomo, w domu Oswalda. No a tam czytaliśmy książki długo, gdzieś do 3-4 rano. Rano mieliśmy jechać na fizjologię, ale profesor zrezygnował, bo mówił, że wszyscy będą mieli to taką samą badanie, to zrezygnował. Potem były badania wydolnościowe, potem, a były też takie na głowę. Takie. A najdziwniejsze, jak myśmy tam przeszli badania, jakich nigdy chyba nikt nie przyszedł. Że taka pani tam w ogóle było też, włączyła radyjko i tam był taki tekst. Tam 16 grudnia o 3:10, 6 mil od nabrzeża Hamburgu, zatonął statek o wyporności. Tam był kapitan, 13 oficerów, 163 pasażerów, 200 tysięcy ton, 500 kontenerów. Do wody wpadło 7 dzieci, 14 się utopiło. No kompletny miszmasz, jakiś holownik przypłynął ratować, temperatury, siła wiatru, wszystko tam było. To 5 minut takie opowiadanie gdzieś trwało. Pani wyłączała radyjką i proszę powtórzyć. Myśmy najpierw nie wiedzieli, o co chodzi, to tak słuchaliśmy, fajnie, nie? A ona spryciara mówi, no a teraz proszę powtórzyć. No to kurwa. Co myśmy tam mówili, to nie wiem. Mało ważne. Słuchajcie, tego samego wieczoru siedzimy u Oswalda, kontynuujemy czytanie książek. Po czym Wanda podchodzi do Jurka i mówi, Jurek, ile utonęło tych dzieci? Jurek mówi, tutaj musiał brzydkie słowa. Co ty... W ogóle myśmy nie wiedzieli, że myśmy jakiś test w ogóle. No bo ja powiedziałem, że 6, a nie jestem pewna. To była Wanda, ale kto znał Wandę, to po prostu tak uparta, tak dążyła do celu, musiała być najlepsza, zawsze pierwsza. No, ale dzięki temu, proszę Państwa, jest ikoną nieżyjącą, ale światowego alpinizmu, można powiedzieć. To, co ta kobieta zrobiła. A na tym zdjęciu to Krzysiek Wielicki już po zejściu, tak? Z lotce, pierwsze zimowe wejście solo.
Możesz opowiedzieć trochę o tym. Solo i pierwsze zejście też solo. Nie, to dla mnie było bardzo trudne zejście. Wejście tam, znaczy, bo moi partnerzy coś tam chorowali, Ingrid chorowała, bo taka Belgijka z nami została. Znaczy, bo to była polsko-belgijska wyprawa. Belgowie nas zaprosili do tej wyprawy na Everest. Oni chcieli zdobyć Everest zimą, my już mieliśmy za sobą, to zawadał mi, dobra, pojedziemy z wami, jak nam kupicie zezwolenie na lotce. Bo to nas interesowało, prawda? Nie było zdobyte zimą. No oczywiście Belgowie, jako tam rozsądniejsi ludzie w Golicach Świąt zjechali. Myśmy zostali w trójkę, właściwie w czwórkę, bo Ingrid mówi, no Polacy to goście. No i tak w czworo weszliśmy do kotła. No i w kotle Zawady już coś tak nie bardzo chciał. Cichyś coś się źle czuł, Ingrid się źle czuła. Mówi, a to idę sam. Poszedłem na szczyt, wlazłem, tam nie było jakichś wielkich problemów. Po drodze taki biwak na 7300, tam był porzucony namiot, przenocowałem. Ale dopiero ja byłem po złamaniu kręgosłupa i miałem gorset taki założony. No i w tym zejściu dopiero odczułem straszny po prostu ból. Ja po prostu tam zasypiałem, zabijałem czekany, traciłem świadomość na chwilę, bo tak musiałem odpocząć, nie? Liczyłem do 20, to myślę, tak mówię, do 20 liczę, żeby odpocząć, znowu dosodził, nie? I tak oczywiście mi się zdarzało przysypiać. Najtrudniejsze, najbardziej bezpieczne chyba zejście w moim życiu. I muszę wam powiedzieć, że wtedy, jak już wiedziałem, że przyszedł tego do namiotu przed nocą dojść, a już byłem w hipotermii, już się tak trzęsłem, drgawki miałem takie, bo to jest normalne rzeczy. I zobaczyłem taki punkcik, który z kotła idzie do góry. To muszę powiedzieć, że to jest takie partnerstwo no, wirtualne, ale to strasznie daje dużo sił. Ja wtedy poczułem jakoś taką, on nikt mi nie mógł pomóc, prawda? Ale sam fakt, że ktoś idzie w moim kierunku, to po prostu strasznie mi to dało dużo sił. I rzeczywiście okazało się, że Lechu, mimo że tam trochę się źle czuł, wyszedł do tego, już gotował herbatę. A ponieważ był to Sylwester, no to mieliśmy wspaniały dzień. Co prawda, jak widziałem ten punkcik, myślałem, że to Ingrid idzie. Tam. Ale z cichym nie było źle. Wsadziłem mu nogi do śpiwora i jakoś przetrwaliśmy. Tu żeście państwo teraz widzieli trochę zdjęć z południowej ściany lotce, z tej drugiej wyprawy. Ja kierowałem pierwszą w 85. A to najwyżej biwak. To wtedy Krzysiu kierował tą wyprawą, Artur tam dołączył. Gdzieś tu 40 Artur dołączył po Shishapangwie, po tym ostatnim wierzchołku Jurka i wtedy w dwójkę doszli najwyżej na południowej ścianie lotce. Na tą taką grań filara centralnego. Najeżoną. Takim... No i znów Ślązacy na górze, wiesz, prawie że. No ale pogoda walnęła i wtedy spędzili noc w jamie śnieżnej, rano musieli wracać. Zaczęło wiać wtedy, bardzo wiać. Zaczęło wiać. No zresztą to był skomplikowany teren, to nie mieliśmy chyba szans. Ale ta południowa ściana lotce no, daje niesamowite wrażenie. No, wrażenie robi, wrażenia. Cały czas duża ekspozycja, tu jest kolejny tam chyba piąty obóz, czy szósty, piąty. To były dwie wyprawy, które właściwie tu szły z Katowic. W trzeciej wyprawie Krzysiek pojechał na zaproszenie Messnera razem z Arturem. Wtedy cała ta duża międzynarodowa grupa za dużo tam nie urobiła i wtedy Krzysiu i Artur poszli tą linią polskich prób jeszcze raz spróbować, ale chyba żeście wtedy doszli coś tak. Nie, doszliśmy do 7300, ale czwartego dnia. Już w stylu alpejskim, po śladach naszych, 85-7. Ale tam nam przypadało 2,5 dnia, chyba padał śnieg, to już było 6-7 dni, gaz nam się kończył, wiedzieliśmy, że gdzie tam, byliśmy gdzieś na 8300, tu 7300, to w ogóle tam. Wiedzieliśmy, że musimy się wycofać, ale nie mieliśmy na tyle sprzętu, żeby zjechać, mieliśmy jedną linę. To Jurek Kukuczka na tym zdjęciu. I żeśmy postanowili zrobić taki duży trawers poprzek ściany, gdzie pod lotce szar, gdzie mieliśmy liny zakładane z Messnerem, bo Messner nie chciał tej drogi robić. No i muszę powiedzieć, też ciekawe doświadczenie, bo pierwsze w życiu się rozwiązaliśmy, bo musieliśmy przekroczyć 2 czy 3 kuluary po 2 opadach, dniach opadach śniegu. No i mówimy z Arturem, kurde, jak się zwiążemy, jak to, prawda, 100%. Więc no dobrze, to może tak pół na pół. Linę do plecaka, i losujemy, kto idzie pierwszy. Dwie zapałeczki, prawda? Krótka, długa. No, Artur miał pecha, bo wyciągnął tą niewłaściwą. Nawet takie miałem zdjęcie mu zrobione, jak on przekracza te kuluary. Ja zamykałem oczy co chwilę, bo mnie na pewno wyjedzie ten kuluar, nie? No, kuluary nie wyjechały, a potem ja musiałem przejść. Też w strachu. Ale udało nam się
wycofać, zjechaliśmy do bazy i wtedy wróciliśmy do kraju, to jest 89 rok. Artur, ja trochę wcześniej wróciłem, Artur został jeszcze, bo czekał na kolegów z Everestu. I jak wiecie, wtedy Artur brał udział z Robem Hallem, Gary Ballem i w akcji po Marciniaka, po wyprawa Everestowska, która miała wypadek. Ja wróciłem do kraju, Artur trochę później. I wtedy właśnie, jak my wróciliśmy z Lodze, z tej wyprawy Messnera, to Jurek pomyślał, okej, w takim razie ja jadę. No i my z Arturem już odmówiliśmy mu, bo już właśnie co wróciliśmy z Lodze i zdecydował się pojechać Jurek na południową Lodze. Jurek pojechał, bo ten wypadek pod Everestem był wiosną. Krzysiek z Arturem byli wiosną na tej południowej Lodze, 89 rok, a jesienią 89 roku pojechał Jurek. Znowuż chciał jechać w tym składzie naszym starym, tak jak żeśmy jeździli, czyli Artur, Krzysiek, ja, ale myśmy wtedy już powiedzieli, mamy na razie dosyć gór, no bo ja przeżyłem tą śmierć pięciu ludzi na Lola. Miałem trochę dosyć, no a Artur i Krzysiek mieli dosyć południowej Lodce i też odmówili. Jurek pojechał z Rysiem Pawłowskim i tam z kolegami innymi, no i wszyscy wiecie, jak to się skończyło. Tu jakiś facet idzie po lodowcu. To K2 chyba, tak? To jednak to Karakol. To już jest taki charakter gór Pakistanu raczej, bo tak, tam są te pustynne bardziej. No inna religia, muzułmanie, prawda? Modlą się tam codziennie, w południe, wieczorem, rano. I co tam? No Karakorum, jakie jest, każdy widzi, prawda? Takie strzeliste. To są te szklane góry lodowca Baltoro, jak się przechodzi. Wadą Karakorum jest to, że w zasadzie cały czas idzie się w jednym lodowcu i te wszystkie najwyższe góry są w jednym miejscu, oprócz Nanga Parbat. Bo w Himalajach jednak tak od Kanchenjungi aż po Dhaulagiri to no, każdy inny rejon, inni ludzie. A tam w zasadzie ciągle tym Baltoro trzeba, prawda, chodzić i... To jest właśnie grupa Trango i ten Nemenles Tower, turnia bez nazwy, ten taki, taka turnia, jak dzieci rysują. No, no Gaszerun IV. Ty z tą świetlistą ścianą. Może powiem o służbie zdrowia na wyprawach, bo to są bardzo ciekawe tematy. Bardzo troskliwi. I jak szliśmy pod Lodze, to się rząd doliny niesie bardzo duże ilości miki. Wielu chłopców miało sensacje żołądkowe. No i jednego męczyło jeszcze w bazie, już były obozy rozbite, a on ciągle miał jeszcze tego i mówi do doktora: Jasiu, pomóż coś, bo już mam czwarty tydzień straczki. A on mu mówi: ja jestem chirurg, mogę ci co najwyżej szef założyć. Ale na łożu śmierci Nabrdalik powiedział anegdotkę z Lodzy, że idzie Artur Heiser z Nabrdalikiem, no i dochodzą, dorywa się do telefonu i do Szczawia mówi: Szczawiu, a Szczaw tam ten lekarz mówi: Szczawiu, co ja mam robić? Jak idę, to mi nic nie ma, jak stanę, to od razu żiga ma. To słoniu, idź. No z lekarzami to różne są przypadki. Na ogół mieliśmy właśnie ciekawych lekarzy. Pod K2 miałem takiego lekarza, zresztą fajny przyjaciel, który no, pilnował oczywiście spirytusy. No, wszyscy nie ukrywajmy, że w bazie zawsze jest spirytus, nie, bo na wspinaniu żaden alpinista nie... W bazie do śpiwora, jak idziemy, prawda, góralska. To jest bardzo normalne. No i zwykle lekarz się opiekuje, prawda, tym medykamentem, bo to bardzo ważne jest. Rozdaje te zakrętki tam wieczorem, czasem do kolacji. No i w pewnym momencie, już tak pod koniec wyprawy, Marek mówi: wiesz, że nie ma już. Ja mówię: jak nie ma? Co, przecież w butelkach metalowych się ani nie stłukło, ani... A mówi: nie stłukło się. Mówi: to może źle obliczyłeś. Ja obliczyłem dobrze. Mówi: to co się stało? No i stary, pomyśl sobie. Rzeka Shaxgan, taka od strony chińskiej, po północnej stronie K2, ona się podnosi do poziomu, że przez półtora miesiąca nie można jej przekroczyć tej rzeki, nie da się po prostu. Tam nie działają żadne służby, telefony, nic, jest się odciętym od świata. I mówi: stary, pomyśl, mogę uciąć palec, ale niech tak teraz wyrostek robaczkowy albo coś, no wiesz, jak się kończy, nie?
Ja mówię, no wiesz, nasze ryzyko, świadomi jesteśmy tego. No tak, ale ja jestem lekarzem, muszę codziennie rano i południe, wieczorem po jednym kielonku wypić, bo mam taki stres, że tu po prostu nie wytrzymam, nie? No i ze stresu nam, prawda, tego, taką. Na szczęście dzień czy pięć później ktoś tam wyskoczył z bazy i mówi, ruskie idą. Rozbili się 200 metrów od nas. Mareczek, pan doktor, mówi, zaraz, zrobimy przyjaźń polsko-rosyjską. No i tak było. Oni nie byli ani razu u nas, a myśmy byli codziennie u nich wieczorem. Bo ktoś wyczuł, że mają coś za dużo tych takich zielonych karnistów, 20, jak na benzynę takie były, nie? I ktoś mówi, ktoś tam sprawdził, mówi tak, kerosina, samogon, kerosina, samogon, kerosina, samogon. No to trzeba, mówi, jakoś ich tam podejść, nie? A to jest prosta sprawa, Walek. Siadasz w mesie, on mówi tak, no rybiata, jak dzieła, sadit jeść i trzeba siedzieć. Nie można wychodzić, po 10 minutach, 15 trzeba siedzieć, nie? Tak. Ruski potem nie wytrzymuje i mówi, no Waladia, naliwaj. No i... Bo jakbyśmy wcześniej wyszli, to oni by na pewno później wypili. A jak się siedzi, to ten oszalony gość, nie ma co z nim zrobić. No to w końcu, żeby już zagodzić spór, no to Waladia, naliwaj. Proszę Państwa, myśmy weszli na górę i ruskie weszły, to można powiedzieć, że gorzała łączy. A to oni mieli samogon taki, oni wszystko takie samodiełki mieli, nawet mieli różne tam jakieś drzemy, jakieś grzyby, wszystko gdzieś tam zbierali na długą i przyjali z tym. No było bardzo fajnie. A propos lekarzy. Może powiedzmy kilka słów o zimowym śląskim wspinaniu, bo mówi się, że to jest domena Polaków, zimowe szczyty. No bo kto by jechał tam na wyprawę zimową, jak nie Ślązacy, nie? Brak wyobraźni mamy. Ja słyszałam, że doświadczenie. Niektórzy z kopalń, niektórzy... Tak? Być może, no. Ślązacy dużo zimą jeździli, nie? Jakaś tu... No przecież powietrze tutaj Daulagiri, takie... Śląska wyprawa, Kukuczka, Skorek i tam inni, prawda? No, Śląska wyprawa, prawda? No nie mówiąc o tym, że wszędzie, nawet w wyprawach Zawady się przewijały nazwiska Czok czy Kukuczka, więc no, wiadomo, że Ślązacy, prawda? No zima potem 87 na 8 na K2, no dużo do Ślązaków było. Chociaż to była międzynarodowa wyprawa. W 2002-2003 też mieliśmy Ślązaków. No ja myślę, że... 2002-2003 to Krzysiek wtedy była wyprawa od strony Netia. Tak, no właśnie. Od strony chińskiej. Ta wcześniejsza wyprawa Zawady, kanadyjsko-polsko-brytyjska, to była od strony Pakistanu, a to są zdjęcia z letniej chyba wyprawy, tak, na K2, zdaje się. Ale a propos tych przypadków lekarskich, to wydaje mi się, że, co zauważyłem, że istnieje takie pojęcie może nie choroby, tak, choroby sierocej w pewnym sensie, bo jak się siedzi na takiej wyprawie z 2-3 miesiące, to różnie ludzie reagują. Na przykład Maciek, pamiętam, Berbeka świętej pamięci, w 88 roku na K2 zimą, to on tak wychodził z obozu i tak się spacerował, ale to nie wszystko. Chodził i tak powiedział, my name is Luka, tak 2 godziny, prawda? Się wraca i się zrekuperował. Ten Heinrich z kolei brał biegówki i miał taką trasę, może z 500 metrów i tak, jedno, płaską zupełnie. W jedną stronę, drugą stronę, w jedną stronę, drugą stronę. Zbyszek, taki nasz operator filmowy, który był, no, inżynier wozu nazwijmy, który robił przekazy w 2002 roku do telewizji materiałów, to myśmy jedli śniadanie, a on na przykład miał taką wyrobioną ścieżkę w koło namiotu w śniegu i potrafił tak godzinę chodzić w koło. To na wierzchołku K2 był w lecie 96 roku, to poprzednie zdjęcie. A tak. To jest Teza, Marko i Krystian, ale rzeczywiście, na szczęście, mieliśmy to szczęście, że późnym wieczorem wchodziliśmy na szczyt, tak nie wiedzieliśmy, gdzie szczyt, ale patrzymy, tyczka jakaś stoi. Okazuje się, że to Agostino da Polenza, tam wcześniej tydzień byli od strony pakistańskiej i oni zostawili tą tyczkę, chcieli mierzyć tam jeszcze ten K2, wyższe, niższe. Także dzięki tej tyczce, którą spotkaliśmy na szczycie, to nam się... Myśmy wtedy atakowali, jeszcze Piotrek szedł i Rysiek Pawłowski, ale oni zawrócili. Tydzień później wchodzili, już w lepszych warunkach, dzień. Natomiast tam jednak myśmy prawie 1000 metrów musieli zrobić. O, też mieliśmy zejście w ogóle, biwak gdzieś na 8300, każdy się tam wyrąbał jakąś półkę, bo nie mogliśmy już zejść, była noc. No, tam podżyliśmy trochę, nie powiem.
Marko, ale co ciekawe, Marko, o tu właśnie jest Marko, który na szczycie, to, ten biwak mieliśmy bardzo trudny, każdy gdzieś tam w odległości 30-50 metrów się nawoływali. Trzeba było jakoś tam przetrwać do rana, do brzasku. Zeszliśmy do tego namiotu na 7900 i wtedy Marko powiedział, że dalej nie idzie. No jak nie idziesz, tam zszedł, a tu nie pójdzie. Mówi, on musi mieć tlen i dalej nie pójdzie. A myśmy nie mieli tlenu. No to zaczęliśmy go tam zrzucać, kopać, no, różne metody, żeby tylko go jakoś, żeby jak najniżej, nie? Żeby, rozumiesz. No i wtedy nam pomogła taka pani, nie nasz lekarz, a pani Rosjanka właśnie z tej wyprawy rosyjskiej, która wysłała, Rosjanie byli niżej, bo oni później przyszli, ale facet tam z drugiego obozu wyszedł na lekko tylko z apteką i on był tak sterowany, że otworzył taką puszkę i tam miał wszystko opisane, 1, 2, 3, 5, 7 i ona tylko mówiła, weź 3, włóż tam zaszczyk, 4 i dźgaj go, gdzie się da, nie? No i on tak przez ten kombinezon go tam, ten zaszczyk 1 czy 2 tam powypuszczał mu. Tu pamiętam, na całe to jakaś podobno, myśmy pytali, jak deksohedryna, coś taki narkotyk sztuczny, prawda? Który powoduje, że... No coś takiego, nie wiem, nie brałem, także... Tak, jak pustelnik opowiada, dostał kopa takiego, była... że rzeczywiście zszedł do tej obozy drugiego, no, ale potem już był oczywiście wykończony. Tam na szczęście Rosjanie mieli tlen i go tam uratowaliśmy. Ale to było też ciekawe właśnie, że po takim leku, który... No, tylko, że to jest tak, że musisz dojść, nie, że nie możesz, bo potem jest koniec. No, ale uratowaliśmy Marko. Udało się. To 84 rok pod Broad Peakiem. Krzysiu, Kurt Dimberger i Julie Tulis. Wtedy w 1984 roku Dimberger wszedł drugi raz na... Śląsko-krakowska wyprawa. Tak, no byliśmy w cztery osoby, to znaczy był Krzysiek, Rysiek Pawłowski, ja i Walek Fiut, który nie był ze Śląska, no, który był z Mochnaczki Niżnej wtedy, a teraz to się, teraz jest Nowy Sącz. Daula Giri. No tak, wtedy góry, wtedy na Broad Peaku Krzysiu zrobił taki pierwszy człowiek, jako pierwszy człowiek, takie szybkie wejście, że w ciągu 23 godzin był od podnóża na wierzchołku i jeszcze potrafił zejść do podstawy ściany. No to później tak zaczęli chodzić, jak on, Benoît Chameau, Loretan, Troyer, no taki styl chodzenia. Tak nie było co robić, wtedy tak jeździliśmy, z wyprawy na wyprawę, nie? No, czasem do domu wracaliśmy, to trzeba policzyć dzieci, czy tam są, czy nie ma. Zwykle przybywało, nie wiem jak to, nie? Wojtek, przybywało zwykle, nigdy nie było mniej, tylko zawsze... O kurde, jeszcze no. I tak mieliśmy, ale mieliśmy wyrozumiałe panny wtedy, prawda, żony, które były bardzo wyrozumiałe, które nie miały paszportów, a my mieliśmy, no więc... Więc co mówiła taka Beata do męża? Mężu, masz paszport, jedź sobie, jedź, bo masz paszport, prawda? I myśmy tak jechali, prawda? Żony zostawały. Dzisiaj, kiedy kolegom proponujemy wyjazd, to mówią, mogę jechać, tak? 3 miesiące, tak? Roboty mnie wyrzucą, żona walizki mi wystawi za drzwi, zamki zmienione, czasy się zmieniły. Proszę Państwa, jakie są problemy, żeby lekarza zdobyć teraz? Czasy się zmieniają, ale jak żony się nie zmienia, to żona mówi teraz tak, Zosia teraz tak mówi, no dawniej coś jeździłeś, a teraz tu siedzisz cały czas w domu i się szwedzi. Tak też mogło być. Może powiedzmy kilka słów o K2 zimą, czyli tym K2 przed... No K2 to taka duża góra i... Spędziłem pod K2 chyba więcej niż rok czasu w sumie, 5 razy. 2 razy zimą, 2 próby mamy zimowe, 87-8 Pakistan i Chiny 2002-2003. Potem Rosjanie kilka lat temu próbowali jeszcze z Pakistanu, także były tylko 3 próby, 2 polskie, 1 rosyjska, bez sukcesu. No i teraz do 3 razy sztuka, prawda? Jest tu szef Komitetu Organizacyjnego i Programu Himalaje, zima. A jest jakiś sposób na K2, żeby nie popełniać poprzednich błędów, znaleźć... Myśmy błędów nie popełniali, tylko to ta pogoda popełniała błąd. Po prostu nikt nie zamawiał dobrze pogody. Teraz Janusz mówi, że zamówi, to trzeba trochę kasy zapłacić, żeby pogoda była. No jak się zamówi dobrą pogodę, a wiadomo, jednak niektórzy pytają, a jak będzie w trochę, nawet zawsze jest do D. Tam nie ma tak, że każda zima jest taka sama. Jest tak samo wieje, tak samo zimno i nie ma różnicy. K2 ma tą wadę albo...
akurat takie położenie, że z pierwszą wysoką górą, a ten jet stream, czyli taki silny prąd powietrza, który wieje od końca grudnia do marca, on, to jest pierwsza duża góra, no Tian Shan jest po drodze, ale potem jest pierwsza duża, to jest K2. Ja na ten pierwsze uderzenie tego frontu jet stream, to dostaje K2 i tam jest najgorsza pogoda, jaka można sobie wyobrazić. W związku z tym no, okna pogodowe trzeba trafić, czasem jest jedno okno, czasem dwa pogodowe w ciągu sezonu, a może trzy. No jakby tak trafić gdzieś tam pod koniec lutego w takie okno pogodowe, zespół mamy w miarę mocny, to myślę, że jest szansa. No ale to ktoś pyta, wejdziemy to nie wejdziemy, no ale spróbować trzeba. To liczy się sam fakt, że w ogóle podejmujemy się tego, bo koledzy z zachodu już nie chcą się podjąć K2 zimy, tylko mówią, nie, K2 dla Polaków, wszędzie w sieci takie są hashtagi. K2 dla Polaków, my się w to nie mieszamy w ogóle. No to co, musimy jechać. Brak konkurencji też, tak? No nie, bo oni chyba nie są w stanie, tam jest pojedyncze osoby, które mogłyby dołączyć lub też się wspinać zimą, ale nie ma żadnego tam takiego środowiska ani we Włoszech, ani w Stanach, ani w Kazachstanie silnego, które by potrafiło zorganizować dużą wyprawę, prawda? U nas jest. U nas też nie było, ale się znalazło. Janusz, możesz powiedzieć o tym, jak to się stało, że w ogóle mamy stało się tak, że no pamiętaliśmy wszyscy te nasze dobre czasy, złota era, 80. lata i w pewnym momencie Krzysiu napisał taki manifest, hej młodzi, obudźcie się, oglądnijcie się za siebie i może wy zaczniecie pisać historię. I wtedy Artur założył, inspirowany tym manifestem, założył taki program Polski Himalaj Zimowy. Wtedy nie było jeszcze zdobytych 5 wierzchołków, 4 te w Karakorum i Nanga Parbat. I no, w czasie tego działania, tego programu były 2 polskie wejścia, na Gaszebruma I i na Broad Peak. Niestety ten Broad Peak oprócz sukcesu był też wielką tragedią. Ale w międzyczasie inni zdobyli Makalu. Simone Moro i Denis Urubko, w trójkę z kolei razem z Amerykaninem weszli na Gaszebruma II. No a w tym ostatnim sezonie, czy przedostatnim, pamiętacie Państwo, została zdobyta Nanga Parbat. No i został się jeden wierzchołek, czyli to K2, najtrudniejsza góra świata. Jak Artur odszedł, no to ja podjąłem się kierowanie dalej tym programem, no i organizowaliśmy wyprawy takie, żeby ludzi przygotować pod to K2 i teraz w tej ekipie, która jedzie na K2, w tej dziesiątce, którą żeśmy wytypowali, jest 5 osób, które było na wierzchołku K2. Są ludzie, którzy byli już tam bardzo wysoko, także no szanse są duże. W stosunku do tamtych wypraw z lat 80. czy nawet tej 2002-2003, jednak technologiczny rozwój też poszedł trochę dalej. Są lepsze buty, są podgrzewane te buty, jest wszystko lżejsze. No i przede wszystkim są bardzo, bardzo dobre prognozy pogody i wtedy można jakoś sterować tą działalnością pod to ostatnie okno pogodowe, bo wtedy wychodzi się jeszcze przy dosyć silnym wietrze w te niższe obozy po to, żeby będąc w ostatnim obozie mieć ten jeden dzień wtedy, jak wiatr już wieje tam trochę mniej. Dobrze, to nie było forecastów i to było tak, że Walek mówił, że będzie jutro pogoda, tam ktoś inny mówił, nie będzie, ja wiem lepiej, bo jak będzie Nów, albo jak będzie pełnia, albo kucharz mówi inaczej. Czerwone niebo. No, albo czerwone niebo, żółte, nikt nie wiedział. A teraz co 12 godzin są aktualizowane te forecasty i ściągamy satelitarnie, więc można porównać nawet z różnych serwerów. No strasznie, w logistyce to jest największy, to jest w ogóle największy. Nie ma rewolucji w sprzęcie. No, tu można podać przykład wtedy wejścia na Gaszebruma I. Bielecki i Gołąb wiedzieli, że jest okno pogodowe, które kończy się o godzinie 12. I oni wyszli z ostatniego obozu o 12 w południe się kończy to okno. Oni wyszli z ostatniego obozu o 12 w nocy, czego się nigdy w zimie właściwie nie robi, bo jest bardzo zimno i są możliwe odmrożenia stóp. Ale dzięki temu byli o 8 rano na wierzchołku i o 11 byli już w obozie trzecim, jak zaczął startować ten wielki sztorm, już byli bezpieczni. No. Także te prognozy czasami działają.
Może mają Państwo ochotę zadać pytanie naszym gościom, albo dwa, albo trzy. Teraz jest taka szansa, proszę z niej skorzystać. No bo może ktoś by na K2 pojechał zimą, że tam trzeba by zapytać. Bo jeszcze mamy jakieś miejsce, tak? Janusz. Nie, to może Beata, ty zapytaj coś. Kiedy wyruszacie, żeby zacząć trzymać te kciuki no, myślę, za tę wyprawę? Myślę, nie wiem, czy to jest tajemnica, nie? Co? Nie. No myślę, że po świętach. Bo tak zabrać chłopakom święta, ale potem mówimy, może jednak zostawmy ich jeszcze z bliskimi i myślę, że zaraz po świętach wyjedziemy. A najbliższe te okienka? A to nie jeszcze wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, tak? Nie, to, świętach to się aktualizuje co 12 godzin. A to ciekawa historia, ja wam coś powiem. Tam był taki żółty, tak, widzisz taką szmatkę na szczycie. To był mój ostatni szczyt do Koroni Himalajów, byłem tam sam w dolinie, nikogo nie było, byłem sam. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Ale João mi zostawił świetny opis, bo tam była polska wyprawa, ale oni wyjechali. Ja miałem do nich dołączyć i wejść na ostatni szczyt, no ale skoro wyjechali i nie było, zostawili mi beczkę i taka, pamiętam, że no, krówka była odwinięta od krówki, ta owijka i to João robił, narysował Nanga Parbat, mówiliście, jaka jest wysoka Nanga Parbat i tak narysował taką strzałkę i napisał here. Więc z takim opisem, to kurna... A ja nigdy nie byłem pod Nanga Parbat. Myślałem tam, że moi przyjaciele tam są i sobie tylko dżumarek wezmę i prawda, na szczyt wejdę. No ale nieważne, tam ci lokalesi, pasterze to tak patrzyli na mnie trochę. No przyszedł facet z plecakiem i mówi, no w jakiej sprawie? Tu góra, a proszę, tu jest góra, nie? Wiecie, jak wyprawa wygląda, nie? No ale tak jakoś wlazłem w tą ścianę. No nieważne, długa historia. W każdym razie byłem na szczycie i tak zrobiłem zdjęcia, oczywiście kilka zdjęć, ale też pierwszy raz miałem takie poczucie, że jakiś dowód w ogóle, nie? O 14 szczyt do Korony, nikogo nie ma, tylko ci pasterze tam na tej łące. A musi być jakiś dokument na to, nie musi być, nie. Za naszych czasów w ogóle się nie pytał, no ale ja mówię, że pierwszy raz miałem takie uczucie, nie? Że trochę tak głupio. Sam jestem, zdjęć narobiłem, ale są zdjęcia, nie? Każdy z to może wkleić coś, cholera wie. I sobie wezmę sobie kamienie, nie? I nabrałem 5 kilo kamieni. Tak wątpliwy dowód, ale, no, ale tu proszę, kamień, nie? No. Ale, w ostatniej chwili zobaczyłem taka szmatka, bo tam leżały jakieś pętelki, jakieś. Pociągnąłem za tą szmatkę i okazało się, że ona była umocowana do haka. Hak był mosiężny, on nie spełniał żadnej roli, bo to był taki, hak był, nie wiem czy będzie, tam chyba jest, wygrawerowany był. Austria 76, Shell, High Mountain Graz. Wyprawa z 76 roku, to oni zostawili to. Ja oczywiście, kaczyk do kabzy, nie? Zjechałem tą ścianą naprzeciwko na lodowiec, wyszedł ten taki sardar, który tych czterech tragarzy prowadził ze mną. Nie wiedziałem skąd on w ogóle wyszedł, musiał mi obserwować. Coś okazało, że on mi lunetę jakąś, nie? I podszedł. Pierwsze, co zrobił do mnie, mówi, well done. No, dobrze zrobione, nie? Ja mówię, well done. On znów, well done. Well done. Skąd on może wiedzieć, że ja tam byłem na szczycie, prawda? Nic mu nie pokazywałem. Oni pokazali taką lunetę, mówi, my tu możemy zaświadczyć, wszyscy pasterze, że ty byłeś na szczycie. Nie wiem, jak możecie zaświadczyć? No bo myśmy cię tu, oni mi taką jakąś lunetę nie ukradli, czy kupili tam od jakiejś wyprawy i prowadzili mnie do szczytu i z powrotem, co za właśnie. Ale proszę Państwa, ja wróciłem do domu i nikt mnie nie pytał o dowód. Ja nikomu się nie chwaliłem tym hakiem. Tak mnie to zdenerwowało, że nikt nie pyta mnie o to, że czwarta później na takiej konferencji w Trento, którą Messner organizował, tam akurat z pięciu żywo, którzy zdobyli koronę, mówi, no każdy tam opowie jakąś historię. Ja sobie wezmę ten haczyk, nie kurde, i tam pokażę gamoniom, nie tam gamonie w sensie, że nikt mnie nie pyta, prawda? No i tym gamoniom tam opowiadam, to mają tym, nagle wstaje z publiczności Robert Schauer, to jest mój hak, mówi. Skubany był na sali ten chłopak, on był ten najmłodszy, bo miał 17 lat, wchodzi na szczyt. To on zostawił ten hak, to była resztka chustki, którą od ojca dostał na szczęście. Chciał mi to zabrać, ale dałem mu tylko tą resztkę chustki, a hak mam do dzisiaj i nikt nadal mnie nie pyta o dowód.
Tak to czasem bywa, takie są historie zostawiania różnych tam rzeczy na szczycie. Czy tak samo jak myśmy zostawili różaniec i krzyżyk na Ewereście, to Zawada tak sterował potem wyprawą wiosenną, żeby czasem Polacy nie weszli po nas, no bo to by tak Polacy znieśli po Polakach, to takie podejrzane. Na szczęście Baskowie byli przed nami i oni znieśli. Znaczy termometr, te gamonie oczywiście zruszyli, a to był min-max. On miał mierzyć minimalną, maksymalną temperaturę. Oni się niedouczeni byli, pewnie nie wiedzieli. Ale ten różaniec znieśli. Teraz będąc kiedyś w ubiegłym roku w Hiszpanii, byłem u tej mamy Zabalety i ten różaniec tylko mi pozwala sfotografować, nie da mi go. Leży u mamy tego chłopaka, który wszedł na szczyt, ten nasz różaniec. Tej historii, bo ten różaniec oni wypożyczą, mama pożycza ten różaniec czasami i jak oni robią wystawę tam w Bilbao czy w Kraju Basków gdzieś na wystawę o górach i kiedyś taki dziennikarz czy twórca takiego ośrodka dokumentacji górskiej w Katalonii przysłał mi właśnie tego różańca, gdzie było napisane w dwóch językach, w trzech właściwie, bo był i kastylijski, kataloński i ten język Basków, że to jest właśnie ten różaniec, który zostawili na wierzchołku Polacy na pierwszym zimowym wejściu, a Zabaleta wchodząc wiosną jako pierwszy na wierzchołek zniósł ten różaniec. Ale Zabaleta zostawił z kolei na wierzchołku Everestu flagę. Flagę, którą Kukuczka i Czok wtedy, jak zrobili polską nową drogę, znieśli. To była flaga kraju Basków z tym znakiem ETA jeszcze. Także teraz prowadzimy negocjacje, żeby wymienić ten różaniec na tę flagę Basków. Tak to już. Aha, a skąd ten różaniec? Różaniec dała wyprawie Zawady mama Staszka Latały, jak wyjeżdżali, żeby go tam zanieść jak najwyżej. A różaniec z kolei dostała od samego papieża, była w jakiejś pielgrzymce w Rzymie czy coś takiego. Powiedzcie proszę, planowana wyprawa na K2, jak liczna będzie i czy to są, skład jest śląski, polski, goście zagraniczni? Jak to wygląda? No to jest wyprawa narodowa, polska, też, czyli właściwie są sami Polacy. I w składzie Krzysiu jest kierownikiem tej wyprawy, zastępcą kierownika do spraw sportowych jest Janusz Gołąb z Gliwic. W wyprawie udział biorą Artur Małek z Tychów, Bielecki, który też się na Śląsku urodził. Chmielu, czyli Marek Chmielarski z Tychów. No także połowa wyprawy to są Ślązacy prawie. Jest jeszcze Marcin Kaczkan, jest Darek Załuski, który będzie robił film. Jest Jarek Botor, też ze Śląska, który jest ratownikiem medycznym i będzie tą opiekę medyczną pełnił. I ktoś, Rafał Fronia i Piotr Tomala. 10 osób jest na razie przewidzianych do tej wyprawy, no do czasu wyjazdu ten skład może jeszcze jakoś tam się zmienić. Jakby ktoś chciał ewentualnie dołączyć, tutaj Krzysztof do tego zachęcał, to myślę, że po naszym dzisiejszym spotkaniu będzie okazja, żeby porozmawiać tutaj z naszymi wybitnymi himalaistami i ewentualnie zgłosić swój akces. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Naszą opowieść o Ślązakach w najwyższych górach świata. Mam nadzieję, że czas, przyszłość dopisze kolejny wspaniały rozdział do tej historii. Wszyscy będziemy trzymać oczywiście kciuki za powodzenie tej wyprawy. Natomiast, żeby tak od razu zza horyzontu nie wracać brutalnie do realności, do rzeczywistości, codzienności, to pani Jolanta Wieteska przeprowadzi nas płynnie z Himalajów do Katowic, do radiowego studia. Krótki instruktaż, jak należy słuchać gongów, żeby ta muzyka dotarła do samej duszy.
Zawsze proszę, by skoncentrować się na obszarze serca i swoją uwagę tam skierować. Dobrze jest zamknąć oczy, nie podpatrywać, chociaż można, ale wtedy dużo się traci z tej wewnętrznej podróży. Zapraszam do podróży w Himalaje albo w głąb siebie. Thank you.
Sądząc po tej ciszy, myślę, że rzeczywiście przenieśli się Państwo w zupełnie inne miejsce, tylko Państwo wiedzą, gdzie ono jest w Państwa wyobraźni. Zachęcam na zakończenie do rozmów z naszymi gośćmi. Tylko za horyzontem w Radiu Katowice możliwa jest podróż pod okiem takich przewodników: Krzysztof Wielicki, Wojciech Dzik, Adam Zyzak, Janusz Majer, Walenty Ignacy Nędza. Serdecznie panom dziękujemy. Przed horyzontem. Przed horyzontem zawsze zapraszamy. We foyer przed są wyłożone książki, można do nich zajrzeć. Rozglądam się, czy jest z nami Staszek Pisarek. Jeszcze czy już jest przed, ponieważ nie widzę. 30 w najbliższą sobotę zapraszamy, może to zrobię z Krzysztofem, zapraszamy do Rzędkowic. To jest właśnie tak po sąsiedzku, tak troszkę, prawda, nieomal rodzinnie. Już od rana spotykać się właśnie z ludźmi gór, wiąże się to z encyklopedią, którą właśnie Staszek Pisarek wydał i będzie można sobie zrobić o 12 w samo południe zdjęcie, no między innymi z tymi panami, będzie to grono jeszcze poszerzone o tych, którzy tworzą historię polskiego himalajzmu. Mówi Walek, że to będzie ogromne towarzystwo. Jasiu Kiełkowski powiedział, że już ponad 100 osób mu potwierdziło. To są ci ludzie, którzy w tej jego encyklopedii zaistnieli. Zapraszamy. Radio Katowice.